Paulo, jest coś nagrywane? Tak jest. Kuba, przywitaj się z widzami Wisły i Inspiro TV. No dobrą. Witam serdecznie, siemaneczko. Gdzie jest twój kompan? Szukam go. Żuchowski! Nie ma. Mogę znaleźć. Kurtkę muszę założyć, tego maja. Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek? A więc raz, środa? Dwa, nie, wtorek. 3-4. Szósty dzień bootcampu. Jadę z Bartkiem. Gracze są jeszcze w hotelu, ale my jedziemy, bo na miejsce przyjechała ekipa ESL Polska, żeby nagrywać fajne rzeczy. A więc zapowiada się ciekawie. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda obecnie Kraków w trakcie zimy. Najpiękniej. Próbuję wyostrzyć, ale się to idzie. Jak się czujesz, Bartek? Tragicznie, ponieważ spałem 2,5 godziny dzisiaj, ponieważ czekała mnie jeszcze ostatnia praca zaliczeniowa na studia. I to dzisiaj ja będę montować vlogi, ponieważ Jeremi uciekł z bootcampu na kilka dni i mam nadzieję, że nie zawiodę. No, wszyscy mają taką nadzieję, ale to się okaże. Przynajmniej może vlogi wcześniej puścimy. Cyk, szybki teleport, jesteśmy na stadionie. Szukamy graczy. I są gracze w ogóle już? No przecież mówiłem, że nie. Będą o 12, a jest 11, no, niecała. Pokażemy może nasz skybox. Porządek. O, jest wszystko. Gdzie są ci ludzie? Tylko zaświecą, że światło. Nikogo nie ma, Bartek. Górski. Górski! Halo Kuba, nie uciekaj, przywitaj się. Nie ma zawodników, co ucieka, stary. Jest Kuba Chmiel. Siemanko. Manager, pozdrawiam serdecznie. Manager pro players, czyli między innymi Szpera, a to jest Daniel Kasprzycki z ESL Polska. Jeżeli coś będzie złego w socjalach, to walcie do niego. No, od razu do mnie, tak. Jak tylko jest literówka, to piszcie do mnie. Tak jak zresztą zawsze to wszyscy robią. Po co tu przyjechaliście? No, będziemy sobie nagrywać coś fajnego. Ale to efekty w bliższej albo niedalekiej przyszłości. Albo dalszej. No nie, no raczej bliższej niż dalszej. Dobra. Sunt je. Paulo, jest coś nagrywane? Tak jest. Kuba, przywitaj się z widzami Wisły i Inspiro TV. No dobrą. Witam serdecznie, siemaneczko. Gdzie jest twój kompan? Szukam go. Żuchowski! Nie ma. Mogę znaleźć. Kurtkę muszę założyć, tego znajdę. Podkowa nie jest. Nagrywam. Szpero, ile subów? Ktoś z was musi zagrać. Ile subów? 30,2 tysiąca. Kubik, ile subów? Na YouTubie? 22 tysiące. Kto kogo teraz tutaj podnosi? No w tym momencie. Jakiś challenge jest? Ale nie wiem. Wszedł. No o co chodzi? Gość przyszedł, stary, za darmo chce się, wiesz, no, wypromować. No to macie więcej. To ile tam jest? Na liczniku lat 30k. No, teraz rośnie ostatnio, wiesz? O kurde. Vlogi się sprzedają. Cześć Jentker, jak tam dzisiaj? Dzisiaj pierwszy oficjal w swoim dniu. W sensie, co ja gadam? Dzisiaj pierwszy oficjal w naszym... W składzie, bootcampie i w ogóle. Jak tam twoje oczekiwania i w ogóle? No na dzisiaj będzie łatwy, bo jest tego ostatnio dobrze gra. Tak myślę, no ale myślę, że my też jesteśmy w miarę dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że Veto będzie w miarę pod nas. No bo jeszcze nie mamy wszystkich map dobrze przygotowanych, ale te, które mamy, to już jest git, nie? Te, które tam sobie gramy najczęściej, to myślę, że wychodzę nam w miarę. Bartek, gdzie twój debiut widzę? Ja dzisiaj na Spero TV twój debiut, co? Ja dzisiaj chyba w ogóle będę sławny, bo Łukasz mnie jeszcze nagrywał w samochodzie. Tak? Słuchaj, to chciałem, właśnie ja jako Spero TV, wielka firma oczywiście, wspieram moich twórców, pomocników i w ogóle, także tutaj, wiesz, myślę, że ludzie powinni tu w końcu zostać brawo, brawo Bartek. Ja już powiedziałem twardemu, że dzięki temu, że ja teraz będę montować vlogi, to przynajmniej będą na czas, w normalnej porze. O tak, czyli... To jest godzina, pokaż, która jest godzina, od której zaczynamy montować. O, nie wiem, czy to się dobrze wygaduje, 12:15 jest, ale tak, no. O, chyba widać będzie. Także no, jest 12:15 i zaczynamy zabawę. To może się uda rzucić szybciej, więc no, patrz się. Dzisiaj gramy MDL-a, w sensie Premier, bo to się Premier nazywa.
mamy, musimy mieć konta premium. Mamy tutaj Hadesika, mamy Pączka, Szpera i Gufiego. Ale mamy tego jednego Wiboka, który jest gwiazdą twoich vlogów i on tego tej premki nie ma. Czyli to jest ogólnie człowiek spóźnialski wszędzie. Nawet się spóźnia, żeby premium załatwić. I zrobimy taki, taki numer. Tutaj widzimy, w taktyce Kubika. Zapytamy Kubika o godzik. Dobra. Ty, Kubik, sprawdź ten. Sprawdź tam Facebooka u siebie. Cześć, już. Fabryka kodów. Generator. Kubika, tutaj się dużo... Wiecie, jaka jest akcja? Gość kiedyś dał mi ten generator kodów i do dzisiaj ESA nie ogarnęła, że jej nielegalnie ja rozdaje na swojej grupie. To nie można mówić. Bo to się kameruje. Ja to ludzie, mam generator kodów. Wszyscy ludzie myślą, że mam generator kodów nielegalny. Co tam, Gusiacz? W porządku. Muszę cię więcej nagrywać, bo ostatnio jeden z fanów pisał, że nie jesteś zaklimatyzowany. Ja uważam, że jesteś. Trzy ostatnie mi zostały. Jeszcze, wiesz, musisz... Po prostu z czasem coraz więcej będziesz występował, nie? Muszę jakieś głupoty powymyślać, no tak. Przed kamerą. Musisz głupoty gadać, bo o co tu chodzi, nie? Tu nikt normalnego jeszcze nie powiedział, no. Przedmiot salto, jakieś walne starosze, wiesz, takie rzeczy, nie? A jak się czujesz dzisiaj, tak poważnie już mówię, bo byłeś lekko przeziębiony, tak? No, lekko chrypka, ale myślę, że będzie git, zobaczymy. No. Zobaczymy na pierwszym PCW. Będzie dobrze, nie? Będzie git. Dzisiaj musisz na... Będzie. Będzie. Pokażesz, będą nie? Baleni. Jeden start. Siema Grzechu, co tam tu robisz? A siemanko, siemanko. No jak widzisz, jestem tutaj na fajnej stronie Hellcase, na której sobie otwieram skrzyneczki, bawię się skinami, rywalizuję z innymi graczami, ale przede wszystkim polecam z kodem Spero tutaj się logować, dostajecie 0,7 dolara oraz z kodem Spero 15 otrzymujecie o 15% więcej do waszej kwoty do ładowania. Polecam serdecznie. Witam, witam. Aktualnie jak widzicie, myszka numer 2, czyli jeszcze nie jest źle. A wręcz jest nawet dobrze, bo fajna mycha, polecam wszystkim. I taką ciekawostkę powiem, bo zawsze trzymałem myszkę jakoś tak. A tutaj zmieniłem trzymanie myszki. Trzymam trzema palcami na górze. Wytwarza. Czy jest to normalne? Nie wiem, ale widziałem, że tak niektórzy grają na przykład Innocent. Jeśli będę grał słabo, wszystko przez Innocent TV. Szpero, co ty robisz? No to ona sobie teraz. Ale przez to... O, ty też w sumie jesteś teraz. Najlepsze jest to, że on nawet nie ma pojęcia. Nie, patrząc herbatkę. Patrz, co? Patrz tu. No wiem, widzę siebie. Śmieszne jest, widzę, jest włączone. A patrz, co ustawił. Na twoje mordy sobie oglądamy. Śmieszne miny robisz, wiesz jak grasz. Tak? No, takie. Takie, kto był reżyserem i scenarzystą tego projektu? Trochę Kinga i trochę Morgan. Ale tak reszta to myślę, że Tomek i ja. Rozumiem. No, ale Kinga jest zawsze takim pomysłodawcą wszystkich tych. Czyli jeżeli ten film, który nagrywam teraz, ten vlog, no, pójdzie po publikacji waszego filmu, to możesz teraz powiedzieć, kiedy są ESL Mistrzostwa Polski? Jeżeli pójdzie, to mogę. No tak, to kiedy? Nie wiem. Ale będzie 10 drużyn cały czas. No tak. Coś jeszcze ciekawego możesz zdradzić? Na razie chyba nie. A finały offline? Chyba każdy by chciał, ale wiesz jak może być. Zobaczymy. Mam nadzieję, że... Myślę, że może jest szansa, nie? Na pewno większa niż... No na pewno większa niż rok temu, no. No to pewnie będzie zależało, wiesz, od zaszczepień, od szczepień, od wszystkich innych czynników. To może w lato będą lepsze warunki. Zobaczymy. A przyłożę na chwilę sobie nie dobie. Na takiej corocznej rycy. Coś takiego, nie wiem, czy nie będzie widać. Ja bym podał troszeczkę dalej, żeby to troszeczkę inny. Dalej, bo myślę, że nie. Za bardzo idę, żeby zadali za silerców. W takim wentylatorze. Jest teraz trochę swoją stronę. Okej, żeby było prosto. Będziesz kierował w kapciach? Mamy tutaj tak domową atmosferę. Tak domową atmosferę, że postanowiłem przywieźć kapcie. A Star Wars to jest przypadek, czy...? Tak. Znaczy dostałem no, gwiazdkę, myśleli, że jestem fanem, ale przestałem być. Dlaczego przestałeś? Bo ostatnie Star Warsy są bad. Szparo, co sądzisz o tym, że dzisiaj gramy ze snajperem, który nie ma okularów? Nie wiem, czy trafił. Bez okularów. Ciężko. Nie uważasz? No, może być bardzo ale ciężko. Ale spoko, jeszcze w teamie jest drugi snajper. I
kiedyś uważany. Kto jest tym drugim snajperem? Snajpera w Polsce w 2014, 15 roku. Może tak, tak może przesadzą. Jakiś tam. Nie, bez przesady. Kiedyś Torin napisał. Coś tam. Serio Torin sobie też, że powinienem być co stron. Ale to stare lata, pewnie nikt nie pamięta. No, ale tak było, tylko ja to pamiętam, ale mam screena na kompie, mogę go nawet znaleźć zaraz. A wiesz ile osób bierze słowa Torina na poważnie? No ja wziąłem bardzo. Bardzo szanuję wyznanie ogólnie. Wiesz, nie możemy się to jest mega ogólnie porządny. Żeby ten ruch jeszcze raz. Nie wiem, taki super mądry gość. No to super mądry, zna się strasznie. Tego ruchu, tylko zrób bardzo dobrze napisał, nie? Poznałeś go kiedyś? Nie. A się na turniejach tak wiesz. Bywał. Hello i tyle, nie? Nie tak, że się zgadałem, dlatego się zdziwiłem, że mnie skropsował. Ale widzę, że zna się na rzeczy, pewnie oglądał demka, nie? Nie gadaliśmy o tym. Co sądzisz o tym, że mi i Jędkę robi posprzątali pokój, a wam nie? Uważam, że jest to fake i doszedłem do tego w końcu. Jak? Doszedłem, bo to jest bardzo dziwne dla mnie. No. Musimy czekać. Pusto, przecież. No i po prostu po waszych zachowaniach wyczułem, że jest to fake. Po prostu. To jest ten inteligentny typem. Ale dostajesz dowody niezaprzeczalne w tej kwestii. Fotka była zrobiona wcześniej. Kto by pomyślał o tym, kto byłby takim inteligentnym gościem, żeby zrobić fotkę wcześniej? Kontynuując, kto wpadłby na tak genialny pomysł, żeby zrobić zdjęcie zaraz po przyjściu do hotelu? To nie wpadł, po prostu ktoś jak przyjechał do hotelu, zrobił zdjęcie i użył je jako to, że zdjęcie niby jest już pokój posprzątany, a tym razem zdjęcie było. Ale kto robi zdjęcia? Na przykład twardy. Się pochwali znajomym. Twardy ogólnie, nie dość, że frytki tutaj słyszałem. Ja akurat nie uczestniczyłem w tym procesie frytkowym, w sensie aferze. Nie dość, że frytki je, to kłamie jakieś rozprzątanie hoteli, jeszcze zdjęcia robi. No i twardy. No dobra, no rozgryzę. Rozgryzę. Ale to były dobre. Dobre, to było do czasu, ale wyczaiłem, jak już wczoraj na priv do mnie pisałeś, coś mi już nie grało. A dzisiaj już mi nie grało, jak Jędker do mnie wyjdzie zapytał. A co, nie posprzątali ci pokoju? No to... Wtedy rozkminiłem, że jednak nie sprzątali pokoju. No. A potem już zobaczyłem panią, która przyszła sprzątać pokój dzisiaj, więc mi się pomyliły daty. No, ale się dobrze bawiliśmy przez chwilę, nie? No to myślałem, że będzie taki ubaw. Labeczka. Labeczka. Afery hotelowej nie ma. Nie, no bardzo szybko została wyjaśniona. Tak, szybko. Ale frytki dalej nie są wyjaśnione i to trzeba rozwiązać. Akurat ja się nie wypowiadam w tym temacie. Ponieważ nie uczestniczyłem w tym. Mam dziwne podejrzenie, wiecie jak jest w filmach takich, jakichś takich sensacyjnych, że jakaś zagadka, to wiecie, właśnie oskarżałem Twardego, potem na przykład Jędkera, a potem się okazuje, że to zupełnie przypadkowa osoba. Ale szczególnie jest takich, dlaczego ja i trudne sprawy, że ja już to też rozkminię. A bo no w sumie z takich... Czyli się zgadza w sumie, nie? No ale ja nie, bo ja w ogóle nawet się nie pytałem. To na przykład może być... To mało się powiadał. Lord nic się nie powiadał, ale uczestniczył gdzieś tam frytkę podobno zjadł. No. To uwaga. A ty Pączek? Nie no. Co? Pączek też tam mało, tak ty no wiesz. Nie, ja się, ode mnie się zaczęło tam. Boski. Ode mnie się zaczęło. Boski. Na brata nadajesz? Nie. 60. Nie 60 jest. Muszę przejrzeć monitoring. Monitoring. Właśnie, to są kamery. No pewnie, że tak. Rozwiążemy tą sprawę. Bez kitu, monitoring. Może na pewno rozwiążemy do końca wyjazdu. Mija kolejny dzień, a afera frytkowa wciąż trwa. Co najlepsze, niektórzy dalej myślą, że to ja byłem tą osobą, która te frytki zjadła. Chciałem zaznaczyć, że to ja byłem przede wszystkim odpowiedzialny za całe zamówienie, więc zależało mi na tym, żeby każdy, który zamówił daną kanapkę, dane frytki, dany napój, dostał ją do rąk własnych. Więc jest mi trochę smutno z tym, że zostałem oskarżony. Na jaw natomiast wychodzą nowe poszlaki. Mówi się, że może być to Lord, który zgania na wszystkich wokoło. Ale może być to ktoś z zewnątrz i tak naprawdę nie wiadomo. Zobaczymy na kamery monitoringu, zobaczymy co jest na nagraniach i wtedy tak naprawdę prawda może wyjść na jaw, także bądźcie na bieżąco. Możecie powiedzieć teraz coś fajnego. No, jak się bawiliście tutaj w ogóle? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Łukasz jest profesjonalistą, gracze też. Kazał mi to powiedzieć. Nieprawda. No, jak myślicie, jaki wynik Kuba tutaj ekspert Wisła osiągnie na IEM-ie? Finał minimum. A to jest dla kogo faulor? Dla Wisły. Mogę być brutalny? Szczery? Szczery. Szczery. To boję się, że w ostatnim meczu o awans może być problem z wygraniem meczu, bo wcześniej gdzieś tam taka euforia będzie wygranie, także... Ty będziesz komentował te mecze?
między innymi. Możesz zaprosić teraz do oglądania. Tak, zapraszam oczywiście na esl.csgo.pl. Tam będziemy cały czas mocno kibicowali, żeby gdzieś ten awans oczywiście się pojawił. Dzięki, że wpadłeś. Dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło. Chyba się streamuję, a ty będę nagrywał, to będzie na plotę. Wiem. Niezłe, co? Dobra. Też kolor testowy, nie? Tak, co? Że co, że ty kierujesz? No właśnie, ten wynik jest. Oj, tak, beczku, lecimy. Dobra, moi drodzy, idę odpocząć, bo będzie jeszcze 5 minut. To był testowy streamek, ale odpalę to jeszcze pewnie dwa razy. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, no, pa pa. A woda jest nalana? Właśnie, zabrakło. Przecież nie mam palca w nosie, no tak, weź to przybliż. No przecież nie mam, no weź przybliż, da się przybliżyć? To jest mi małe zdjęcie. Weź to odpal pańcie. Weź ściągnij to zdjęcie i odpal pańcie. Nie kierowałeś. Pulpi? No bo ja nie kierowałeś. Nie, tyle tego co ty. No. Tak, upomnij, jak się pamiętam, mówię tak? No. I patrz, no i co? I definitywnie nie mam palca w nosie. Widzicie, tak się, no. Tak się rodzą plotki i pomówienia. Tak się, no co, ewidentnie nie ma palca w nosie. To tak jak z tymi wypadkami, no ktoś na mnie zrzucił. Pomówienia i potem wychodzą takie konflikty. Po herbatce do rany. Masz jakiś rytuał przedmyczowy? Nie. Nie, no serio nie mam. A znasz kogoś, kto ma w sumie? Niektórzy na przykład lubią pograć sobie jakiegoś DM-a, ajmy. No nie, ale nie chodzi o takie wiesz, zabobony, jak na przykład tak piłkarze wchodzą prawą nogą na boisko, trzy razy się żegnają albo klaszczą w ręce, wiesz. Nie, nie mam. Lubię sobie kawkę wypić. No to wiesz. A się ze mnie śmiał czy z siebie? Bartek, z czego się śmiałeś? Co? Z czego się śmiałeś? Czy nie bezpośrednio? Jest dziwny człowiek ogólnie. Ale montuję vlogi, więc wiesz. Czyli spoko. Zresztą plamę? No, jakbyś mógł opowiedzieć, co się stało? Jadłem zupę pomidorową. Jakoś mi prysło z buzi jadło, nie wiem. Chciałem powiedzieć do buzi, ale to dziwnie zabrzmiało. No i mam brudną koszulkę. I czuję się... Tak wiesz, brudno przez to. No rozumiem. O, jest i on. Witam serdecznie. Krzychu, no miałem cię podpytać, słuchaj, bo to jest oficjalny debiut już w nowych barwach. Oficjalny, no. I jak się z tym czujesz? Tylko nie mówię tak samo. Nie wiem, no mam nadzieję, że ich nie... Nie stresi, bo teraz w kibu siedział. Tak, może to jest jego rytuał przedmyczowy po prostu. No, to ja mam tak, że sobie myję rączki. A coś jeszcze, masz jakieś rytuały, na przykład, nie wiem, modlisz się, klaszczesz trzy razy w dłonie przed meczem, słuchasz jakiejś muzyki typu Eminem, nie? Nic? Jak myślisz, będzie w tym meczu? Jaki wynik? Nie wiem. Czuję, kurde, no nie wiem, możemy im jedną mapę oddać, nie, ale braliśmy ich naklepali. Ale w ogóle jak wygląda format tego nowego, jakbyście mogli tutaj przybliżyć widzom tego SA Premier, to jest drabinka? Co? Nie. To jest z gruba po prostu. Tabele po prostu grupy. Aha. A my jedną... Jesteście w tej łatwiejszej w sumie. Właśnie nie, właśnie w tej trudniejszej. Patrząc na składy ogólne, to jesteśmy trudniejsze, ale dla nas spoko, bo nie lubimy grać na polskie. No właśnie, do tego chyba chciałem zmierzyć. Patrząc na to, jakie są lepsze drużyny, to ogólnie patrząc w naszej grupie. Ale nie ma polskich drużyn, co jest dla nas spoko, przynajmniej nie wiem, no, przypadamy grać na polskie drużyny, bo przeważnie często się na nie gra, nie? Gdzieś tam polskie ligi są później, tak to przynajmniej gramy na zagraniczkę. Przynajmniej nie będzie polskich derbów wyjątkowo, bo zawsze są polskie derby, jak gra polska drużyna z polską drużyną. Tak, w każdym meczu są polskie derby, polskie i polskie. W każdym turnieju, w każdym meczu. Jeszcze mam takie pytanie, kto zjadł wszystkie oscypki? Jeszcze są w lodówce, jest ich dużo. Nawet nie wiem, że są oscypki. No właśnie, ja się dzisiaj dowiedziałem, ale już myślałem, że nie ma ich. No są w lodówce. Spróbuję. Nie ma afery oscypkowej. Gdzie się ukrywasz? Co jest grane? Kawa. Ile do meczu zostało? Minuta.
Nawyk to nawyk, to jest ważniejsze. Nie no, znaczy to 19, jest o 19, ale zawsze się meczę CSO, czyli to 19.05, 7. I potem się wszyscy wkurzają. Ale to nie jednak leczy, bo my zawsze wchodzimy, jesteśmy gotowi, zawsze na produkcję trzeba czekać. A być jest, Jentker, ty spóźnisz się. Nie mów tak brzydko, ale to się nie spóźnia na każdy mecz, bo to jest już normalne. On się spóźnia na każdy trening, tutaj się nawet spóźnia na busa. Nie wiem, mógłbym wymieniać, ale mi się nie chce, po prostu na wszystko się spóźnia. Ja już na niego mówię, w sumie miał taki przydomek, pan spóźniarski. I tak wszyscy na niego mówimy. Spodziewałem się jakiegoś aż gorszego określenia. Rozumiem. Family content. Dobra, jak to mogę. Okej, moja gotowa. Co?